Jest bezbarwny, bezwonny, a jednak bardzo toksyczny. Mowa o tlenku węgla. Wszyscy, którzy posiadają piece na paliwo stałe, gazowe bądź ciekłe, narażeni są na jego atak. Warto zatem w okresie zimowym sprawdzić stan swojej instalacji grzewczej. Tlenku węgla, nazywanego cichym zabójcą, nie da się wyczuć. Warto zwrócić jednak uwagę na objawy jego zatruciem. Są to najczęściej bóle i zawroty głowy, mdłości, a w szczególnych przypadkach nawet chwilowe utraty przytomności. Tutaj trzeba podjąć szybkie kroki, czyli natychmiastowa ewakuacja z takich pomieszczeń, powiadomienie odpowiednich służb, czyli pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Na zatrucie narażeni są wszyscy, którzy posiadają piece, w których zachodzi efekt spalania. By ustrzec się tlenku węgla, najlepiej wyposażyć mieszkanie w specjalny czujnik. Detektor ostrzeże nas sygnałem dźwiękowym, gdy stężenie toksycznego gazu osiągnie niepokojącą wartość. Warto również sprawdzić stan urządzeń grzewczych oraz warunki wentylacyjne. Częstym powodem zatruć jest właśnie nadmierne uszczelnienie pomieszczeń w okresie zimowym. Zatykają kratki wentylacyjne, doszczelniają okna. No to też powoduje zakłócenie warunków wentylacji w tym pomieszczeniu. A sami wiemy, że proces spalania charakteryzuje się tym, że zabiera tlen z otoczenia, w którym się znajdujemy. I w momencie, kiedy nie dostarczymy świeżego powietrza do pomieszczenia, czyli tlenu też zawartego w tym powietrzu, no dochodzi do sytuacji takich, że dochodzi nieprawidłowego procesu spalenia, a jednym z elementów takiego procesu nieprawidłowego jest uwalnianie się tlenku węgla. Funkcjonariusze Straży Pożarnej średnio 2 razy na dobę interweniują w związku z uwolnieniem w mieszkaniu tlenku węgla bądź cofaniem się dymu z przewodów kominowych. Ofiary takich wypadków często wymagają hospitalizacji. Zdarzają się również śmiertelne zatrucia toksycznym gazem.